Hej, druga część filmu Z ładnej miski się nie najesz. Nie wiem, czy panie wiedzą, bo panowie na pewno, że facet może nie mieć zwodu, jeśli trafi kobietę, która ma trójkę, czwórkę wizualnie. Tak, przepraszam, że punktuję wizualność, ale tak, żeby było prościej w tym filmie to uprościć dla niektórych osób. Więc, jakkolwiek ona by nie była intelektualnie nafaszerowana książkami, jakkolwiek ona by nie była nafaszerowana dobrocią, ciepłem, pomysłami, jeśli ona ma 3-4 punkty i w ogóle nie jest w twoim typie, to po prostu on będzie tak sobie leżał. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, tak sobie będzie leżał. O, tak sobie będzie leżał. I normalnie, jakby był martwy. Wtedy trzeba będzie pogotowie pogrzebowe wezwać, żeby coś z tym zrobić. Ale jeśli będzie ósemeczka albo dziesiąteczka i będzie cudowny wieczór przed wami, to gwarantuję wam, że pogotowie pogrzebowe nie będzie potrzebne, bo cały czas będzie tak. O. W większości przypadków mówimy, bo jest wielu facetów, którzy tak czy siak mają z tym problem. Ale jeżeli mówimy o większości normalnych, naturalnych facetów, to o, jak mamy ósemeczkę, dziesiąteczkę, to cały czas będzie nasz pocisk stał jak wściekły. Po prostu, tak w skrócie mówiąc. I to jest po prostu chemia. Bardzo mądry człowiek, którego wszyscy polscy szkoleniowcy ze słyszenia mojego gdzieś tam poruszają temat jego wiedzy, Osho powtarza, to jest moje ulubione, że są dwie największe energie życiowe: seks i medytacja. Ja zawsze powtarzam, że najpierw seks, później medytacja, żeby było fajne połączenie i uspokojenie. I żeby był rozwój i radość i wszystko naraz. Ale to skoro mamy seks i medytację, dwie największe energie życiowe, to niestety dobroć, nafaszerowanie książkami i 3 punkty wizualne niestety nie pomogą. Nie pomogą, żeby było tak. Żeby było tak. Więc dla tych wszystkich, którzy tam piszą, ładna miska jeść nie daje, to musicie pamiętać, że facet jest facetem i on musi mieć tak. Jeżeli ma tak, to wtedy wszystko jest w porządku i tak powinno być. Nawet znani pisarze, różni artyści, wiele jest wierszy, piosenek na ten temat, zasypiają snami o seksie, o podnieceniu, o wielu różnych aspektach piękna kobiecego. Więc powiem w skrócie. Ładna miska może dać wiele. Ładna miska może rozwinąć. Ładna miska może dedukować. I najważniejsze, wzwodzik. To jest jedna z największych energii życiowych u mężczyzn. Kiedyś zapytałem takiego mojego kolegę, który ciągle mówił o oddechach. Ja mu powiedziałem najpierw wzwodzik, później oddechy. I mówię, prześpij się z jakąś kobietą, która ma 8-10 punktów, prześpij się z tą, co ma 3. Nie wiem, czy wiecie, panie i panowie, to też jest edukacja dla was, jeżeli prześpisz się z nieatrakcyjną dla ciebie kobietą, to masz później wyrzuty sumienia i ona jakkolwiek by nie była nafaszerowana książkami, to już więcej nie chcesz jej widzieć i masz po prostu, jest źle, po prostu. Jest źle i
ta brzydka miska, w cudzysłowie dla niektórych, no nie da ci, nie da ci nic. Ona może dać ci ewentualnie to, że będzie twoją koleżanką i wtedy to ma jakikolwiek sens. Nic więcej. Wracając do mojego kolegi, który przespał się właśnie z jakąś po dłuższym czasie z przeciętną kobietą, która bym określił 5-6-punktowa, to sam powiedział do mnie, bo nie miał parę miesięcy kobiety, że od razu ten drugi dzień jest inny, jest radosny, ma energię, ma radość i ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Więc gdyby się przespał z 8, 10, to ten dzień w ogóle by zupełnie inaczej wyglądał. Więc taka rada, panowie, ode mnie, że przyjemności seksualne dają bardzo, bardzo, bardzo dużo energii, rozkoszy i radości. Pod warunkiem, że macie fajną partnerkę, odpowiednią partnerkę, no i ciekawą partnerkę. Nie oszukujmy się, oczywiście, że jeżeli jest ładna, a głupia, no to wieczór może być miły, ale tylko jednodobowo albo dwudobowo. Ale nigdy nie poruszajmy się w tej tezie, że ładna miska jeść nie daje, bo to już wiadomo, jakie osoby to piszą i mówią. Ja osobiście pozdrawiam was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej udanych randek. Jeśli masz problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl. Hej!